Szanowni Państwo, taki piękny tutaj dziurawiec mi wyrósł, aż grzech tego nie zebrać. Jak zbieramy dziurawiec? Ogólnie zioła jak zbieramy? Rankiem, kiedy rosa już opadnie, kiedy już ziele jest suche, przystępujemy do zbierania. Ale musimy wypowiedzieć takie zaklęcie. Zrywam cię, święte ziele. Chorób wyleczysz nam wiele. I dziurawiec zrywamy, po prostu łamiemy w połowie, żeby tam jeszcze sobie odrosło, żeby nie zaszkodzić, nie zniszczyć. Jakieś gałązki zostaną, zobaczcie. I nadal będzie to, ten dziurawiec będzie nam nadal tutaj żył, kwitł, będzie cieszył oko i będzie pomagał nam wrócić do zdrowia. Znany już od starożytności. Moi drodzy, starożytni medycy, uzdrowiciele mówili, kiedy inne metody zawiodły, sięgnij po dziurawiec. Kochani, zrywam ostatnio bardzo dużo dziurawca, mi tu urosło na moich włościach. Zbieram, będę robił nalewki, będę suszył, zażywał. Będziemy powracać do zdrowia dzięki tej świętojańskiej roślinie. Dlaczego świętojańska? Dlatego, że zakwita około tam świętego Jana, czyli naszej nocy kupały. I tak zrywamy. Proszę, nie przy samym dole, nie ucinamy. Bardzo łatwo się łamie, to nie wrotycz, którego nie da się tak po prostu złamać. To jest dziurawiec, bardzo ładnie pęka, zobaczcie, bez szkody dla tej rośliny. Zrywamy te najładniejsze, a resztę zostawiamy. Pozdrawiam Was serdecznie. W następnych filmach opowiem, jak robić nalewkę, olej i tak dalej. Zdrówka, Słowianie.